Tak jak właśnie opowiadałam w ostatnim odcinku, rozpoczęłam o hortensjach, tak tutaj bym chciała powiedzieć o chyba o najbardziej popularnej hortensji, o hortensji drzewiastej. Hortensja drzewiasta jest hortensją, która właściwie na tle całej gamy hortensji jest chyba najmniej wymagająca. No może bukietowa podobnie, ale drzewiasta generalnie nie ma aż tak silnych wymagań co do podłoża. To podłoże nie musi być tak mocno kwaśne jak u tych, o których opowiadałam poprzednio. Leciutko może być tylko kwaśne. Stanowisko też bardzo szerokie, od słonecznego po półcieniste. W zupełnym cieniu widziałam w niektórych ogrodach, zbyt duży cień powoduje, że ona się wyciąga. Wyciąga się, bo to typowe dla roślin, jak im brakuje światła. Zresztą tak jak mówię, w ogrodzie trzeba obserwować rośliny i z daleka będziemy widzieć, że pewne stanowisko nie służy jej. I w przypadku właśnie tych hortensji, właśnie to widziałam, że jak jest za dużo cienia, one się wyciągają. A w ogóle całą charakterystyczną hortensji Annabel, tej tutaj, hortensji drzewiastej Annabel, jest to, że ona wyrasta spora. Każdego roku jej przyrosty potrafią, no nie wiem, z 80 cm nawet urosnąć. Ma ogromne kwiatostany, śnieżno-białe kule. No i pojawił się zawsze się pojawia ten problem, że ona ma dość wiotkie pędy i wylega, rozkłada się, trzeba stosować podpory. Od paru lat na rynku mamy już odmianę, która została opracowana przez specjalistów. Jest to Annabel Strong i tu przy takiej Annabel Strong właśnie stoimy. Jej pędy rzeczywiście są sztywniejsze, nie rozchylają się tak mocno na boki. Pięknie, pięknie, tak samo pięknie kwitną jak podstawowa Annabel. Niemniej jednak nie ma tyle problemów. W przypadku hortensji drzewiastej, ona po prostu jest łatwą hortensją, ponieważ nie ma tych skłonności do przemarzania. Tę hortensję każdorazowo tnie się wczesną wiosną, dość krótko, na 2-3 oczka przyrosty z poprzedniego roku, ponieważ staramy się ją zawsze trzymać kompaktowo. Wtedy roślina każdego roku stopniowo się rozrasta i nie ma tych tendencji do rozkładania się, do wylegania. Nie wiem jak z hortensją strąg, ale bo ona jest mocniejsza. Niemniej jednak zasada to zasada. Tniemy na 2-3 oczka i wtedy ona jest ładna, ładnie się rozkrzewia i jest kompaktowa. Co jeszcze chcę powiedzieć o tej hortensji, to, że te piękne kwiatostany hortensji drzewiastej, one w ciągu swojego sezonu wegetacyjnego najpierw przechodzą ten okres, kiedy są wypełnione białe, a już gdzieś tam koniec sierpnia, wrzesień zaczynają zielenieć i ta zieleń jest prześliczna, bo jest świeżutką, zieloną barwą. Można, jak zwykle znowu podkreślam, o suchych bukietach, można wyczekać momentu, kiedy te kwiatostany czuje się w palcach, że one są już leciutko usztywnione, a pięknie wybarwione i wtedy można je ściąć sobie i znowu ususzyć i wykorzystać do zimowych suchych bukietów. Jeszcze chcę powiedzieć, wśród hortensji drzewiastych są jeszcze odmiany różowe i czerwone, czyli taka sama hortensja, tylko w innej odmianie. Tu mamy Ruby Annabel i Rose Annabel. Także po prostu kwiatostany podobne jak u Annabel, ale w tych tonacjach różowych. Kolejne hortensje, o których chciałabym powiedzieć, to są hortensje bukietowe, a więc wszystkie te hortensje, które dla klientów bardzo łatwo rozpoznawalne, to są te, które wiążą trójkątne wiechy, czyli tworzą taki klasyczny bukiet.
Wśród tych hortensji mamy mnóstwo odmian i właściwie ja bym zaczęła tu wymieniać, to bym pewnie wymieniała i wymieniała, a to po prostu nie do końca ma sens. Ja chcę po prostu tylko powiedzieć tak. Hortensja bukietowa jest łatwą hortensją. Właściwie w każdym ogrodzie powinna zaistnieć, ponieważ zachwycająco kwitnie. Od lipca właściwie już możemy się cieszyć kwiatostanami, które stopniowo przechodzą swoją dojrzałość. Niektóre z nich się robią bladoróżowe pod koniec sezonu, niektóre wcześniej się robią różowe, a potem jeszcze niektóre na jesień zupełnie się robią czerwone. Wypełnienie tutaj wiechy jest tak samo jak u pozostałych hortensji, czyli jest w niektórych przypadkach wiechy są bardzo, bardzo uklejone ogromnymi kwiatami płonnymi, czyli takie pełne są, a w niektórych jest, ja zawsze mówię, że te kwiaty są troszeczkę takie rozszczelone, czyli troszeczkę jest kwiatów płonnych i troszeczkę kwiatów płodnych. Wśród tych hortensji mamy hortensje takie, które rosną bardzo silnie i bardzo mocno, jak Limelight, jak Polar Bear, jak Vanilla Phrase. One rosną po 2 metry i nawet wyżej. Oczywiście zawsze można stosować odpowiednie cięcie i tą roślinę w jakiś sposób trzymać kompaktowo. Niemniej jednak nawet po pędach widać, jaka ta hortensja będzie. Jak są właśnie grube, sztywne pędy, to my już z góry wiemy, że mamy do czynienia z odmianą silnie rosnącą. Ponieważ no, ogródki mamy coraz mniejsze, więc znowu hodowla poszła w tym kierunku, żeby natworzyć troszeczkę drobniejszych odmian i rzeczywiście są takie drobniejsze, słabiej rosnące odmiany, jak bombshell, jak pinkaczu, jak little lime, także takie rośliny, które wyrastają powiedzmy, czy tam jak diamantino na przykład, one wyrastają gdzieś między 80 a metr, góra 1,20 m, to są właśnie takie odmiany z tych odmian niższych. Jeżeli chodzi o pH, pH normalnie jak sadzimy, to mieszamy pół na pół, czyli pH, pół na pół zwykła ziemia z kwaśną, czyli pH też nie bardzo, nie aż tak mocno kwaśne jak w przypadku hortensji ogrodowej, czyli makrofylii. Tutaj możemy mieć troszeczkę, dawać troszeczkę mniej, niemniej jednak nawożenie, jak kupujemy nawozy do hortensji, nawozimy wszystkie nawozami do hortensji, nie rozdrabniamy się gdzie więcej, gdzie mniej, nawozimy nawozami do hortensji. Jeżeli chodzi o cięcie, ponieważ ta hortensja bukietowa, tak samo jak hortensja, o której najpierw mówiłam, drzewiasta, one kwitną na jednorocznych pędach, czyli na zakończeniu tego wypuszczającego pędu pojawia się wiecha, to wtedy musimy po prostu pilnować tylko, że wiosną przycinamy na 2-3 oczka, każdą roślinę każdego roku, czyli skracamy. Tu już, jak będzie przyszły rok, na przykład tutaj, to ją obetniemy za tym oczkiem. Za tym oczkiem pierwszy, drugi, ewentualnie za trzecim, ale już nie zostawiamy tak dużo, ponieważ za duże będą rośliny. Trzeba je traktować po prostu kompaktowo. Jeszcze bardzo fajną rzeczą, która się pojawiła na rynku, są właśnie wyprowadzone hortensje bukietowe. To są odmiany, wyprowadza się najczęściej wśród odmian, które są silnie rosnące, bo tu nie ma mowy o żadnym szczepieniu, tutaj po prostu wybierasz, kółkasz jeden silny pęd, który w określony sposób profiluje, przycina go na określonej wysokości i tutaj formujemy koronkę. Ona została tak wyprofilowana, żeby tu zaczęła wypuszczać pędy. W tym roku pewnie 3-4 wiechy się już tutaj pojawią, ale każdego roku będzie ich coraz więcej, więc trzeba pilnować i znowu, tak jak mówię, za drugim, trzecim oczkiem obcinamy na przyszłą wiosnę, ona zaczyna się rozkrzewiać, nasz pień, czyli ten podstawowy pęd, on będzie grubiał i z czasem utworzy się
Przepiękne drzewo. Widuję w ogrodach tak piękne hortensje właśnie wyprowadzone. Tu akurat jest odmiana Megaperl. Ma bardzo duże kwiatostany, bardzo wypełnione, różowiejące jesienią. Maleńkie drzewko, ale w przyszłości będzie to drzewo uformowane, naprawdę dobrze wyglądające. My mamy w tym roku tutaj z tych drzewiastych hortensji bukietowych w formie drzewka, mamy właśnie tę odmianę Megaperl, mamy odmianę Phantom, która bardzo mocno ładnie rośnie i mamy odmianę Silver Dollar, która rośnie troszeczkę słabiej, ale za to jej wiechy są niezwykle czyste. Tu bym chciała pokazać, ja uwielbiam tę hortensję, ponieważ ona ma w sobie taką czystość. Jej kwiatostany bardzo długo są właśnie takie biało-kremowe. I taką właśnie to, co mówię, no Silver Dollar, chyba coś w tym jest, że ona długo właśnie utrzymuje ten kolor. Później już jesienią lekko dostaje, jest różowa, ale też jest fajna, bo jest taka skoncentrowana. Tam ta Phantom i ta Megaperl, one są duże, dorodne, wielkie wiechy, a ta jest taka bardziej kompaktowa. Także wybór jest duży, można wybierać, co by się chciało. Natomiast doszliśmy tutaj i proszę bardzo, zobacz. Pokaż to, jak wygląda. Dojechała na bogato. Dojechała piękna dostawa już hortensji, pięknie wyprowadzonej. Zobacz, jakie są dorodne. Nie. Wyprowadzone. I to jest właśnie cała makrofyla, która tak wszystkich zachwyca. Tutaj mamy mnogość odmian, i różowe, i kremowe, i białe, i o płatku karbowanym, o płatku gładkim i trójkątnym, wszelkie możliwości. Hortensja makrofyla spotykana najczęściej na zdjęciach, spotykana najczęściej na starych obrazach. Ta tęsknota do rodności, do prawdziwego kwiatu wypełnionego, jak piwonia, też na obrazach. Ciągle ta tęsknota właśnie do tych pięknych, dorodnych kwiatostanów. Jeszcze chciałabym tutaj pokazać, ja zaraz pokażę, bo mamy przepiękne czerwone, także chciałabym tutaj jeszcze, dzień dobry, chciałabym tutaj jeszcze pokazać właśnie te czerwone. I znowu parę słów powiem właśnie o hortensjach. Hortensje, te właśnie makrofyle wymagają najbardziej kwaśnego podłoża. Czyli jak sadzimy makrofyle, to one muszą mieć takie pH, no powiedzmy gdzieś koło tych 5, 4, 8, 5, 5, 6. Czyli ziemia podobna jak bierzemy do rododendronów. Główną wadą tej hortensji jest to, że niestety trzeba ją okrywać na zimę, ponieważ wiąże pąki właśnie w tym roku, żeby zakwitnąć tak dorodnie na przyszły rok. I to jest niezwykle ważne, więc w tym roku, jak my ją kupujemy, musimy ją dobrze nawozić, bo oprócz tego, że ona tak będzie nam kwitła teraz, to ona w tym roku, w zależności od tego, czy my ją dobrze będziemy traktować, czy nie, ona w tym roku nawiąże nam pąki kwiatowe na przyszły rok. I teraz przychodzi jesień, niektórzy ścinają, niektóre kwiatostany można ściąć, ponieważ też świetnie zasychają w tej formie różowej czy niebieskiej, jeszcze o niebieskiej powiem za chwilę, różowej czy niebieskiej, one pięknie zasychają, do suchych bukietów można ściąć, a całą resztę po zrzuceniu liści mocno owijamy. Owijamy niezależnie od tego, gdzie ona, w jakim miejscu w ogrodzie jest, radzę owijać. Przychodzi wiosna, nie odwijamy za wcześnie, bo też często zgłaszają się klientki i mówią o tym, że odwinęły i niestety przemarzła. Trzeba być czujnym, można odwinąć wcześniej wiosną, ale trzeba być czujnym, czyli jeżeli zostaną zapowiedziane przymrozki, musimy wyjść z powrotem za agrowłókniną na ogród i z powrotem je okryć.
Więc tu trzeba pilnować, ale ja myślę, że tak. Żeby mieć taki efekt, czasami warto się wysilić i troszeczkę więcej pracy włożyć. Chcę jeszcze tutaj powiedzieć o jednej rzeczy. Tu akurat nie mamy wybarwionej niebieskiej, chociaż mamy hortensje niebieskie, ale jeszcze nie wykwitły, tak? Natomiast nie mamy jej wybarwionej i często klientki mówią, że kupiły niebieską, a nagle ona się zrobiła taka wybledzona, jakby wyprana. Więc zawsze mówię, że należy brać nawozy. Są specjalna grupa nawozów do hortensji niebieskiej, oparta na związkach glinu. Wtedy ta hortensja, jak dostaje takiego nawozu, jego się ja chyba raz na dwa tygodnie podsypuję taką roślinę, one wtedy się pięknie wybarwiają na niebieski kolor. Natomiast pozostałe hortensje, te oprócz tego, że to są pewne cechy odmianowe, ale żeby uzyskiwać tę wyrazistość koloru, jest niezwykle ważne, żeby odpowiednio nawozić, czyli utrzymywać jednak to pH, żeby one pokazały, dobrze się czuły, a roślina, jeżeli ma dobre warunki, jest dobrze karmiona, to pokazuje piękno swojej odmiany. Dlatego zawsze mówię, najlepiej się bardzo przyłożyć, nie traktować byle jak roślin, tylko doceniać ich piękno i pomagać im to piękno pokazać. A co jeżeli zasadzimy je w donicach? Donice chowamy na tak, zimę? Tak, nie. Ja zawsze mówię, że nie powinno się przechowywać na dworze w donicach, tak? Więc jeżeli ktoś ma taką hortensję w donicy, to najlepiej to bym powiedziała wsadzać do gruntu i w tym gruncie okryć. Natomiast jeżeli ktoś ma dobre piwnice, to może po zrzuceniu liści je przechować w tej piwnicy. Tak samo jak róże niektóre, które ludzie mają drzewkowate w donicach, też może po spuszczeniu liści mogą zanieść i przechowywać w piwnicy. Tylko trzeba pamiętać tak, żeby w tej piwnicy nie było zbyt ciepło, żeby była utrzymywana w pewnej wilgotności ziemia, tak? Żeby to nie było tak, że wyrzucamy do piwnicy, w piwnicy jest ciepło, przypominamy sobie na wiosnę, a ona już dawno wyschła, bo nikt tam do niej nie zaglądał, nikt jej nie podlewał. Ja nie mówię o silnym podlewaniu, ale utrzymywaniu jednak jakiejś tam wilgotności. Także jest taka możliwość przechowywania, tylko muszą być dobre warunki. Jeżeli ktoś ma dobry, stary dom ze starą, dobrą piwnicą, no to są najlepsze warunki, ale no różnie ludzie mają. Czasami mają jakieś garaże takie, w których też nie spada jakoś mocno temperatura. To są takie miejsca, w których można przechowywać również rośliny takie tarasowo-balkonowe, jak oleandry na przykład, które trzeba chować przed chłodem, bo one też nie zimują, ale można przechowywać w takich właśnie pomieszczeniach. Mhm. Czyli co, puentując nasz film? Puentując nasz film, mogę powiedzieć tak. Zapraszamy do nas. Mamy hortensje, wszystkie hortensje są piękne. Mamy hortensje dla bardziej leniwych i dla tych, co kochają piękno i potrafią się nad nimi pochylić i więcej włożyć troski i opieki i cieszyć się takim pięknem. Gama kolorystyczna wśród hortensji, jak wiemy, od bieli przez wszystkie róże czerwienie, po niebieskości, kwiatostany w różnej formie. Także myślę, że w hortensjach można sobie wybrać i na pewno znaleźć coś dla siebie.